Zobaczcie, tak wygląda sytuacja. Rozłożyłem się tu ze wszystkimi narzędziami. Tu jeszcze mnie czeka naprawa telewizora, to szyby. Ale mam tu wszystko to. To jest chłodzenie od jednego z procesorów. Tak wygląda. Potężne bydle. I mamy dwa Xeony. Jeszcze mi pozostaje kupienie drugiego chłodzenia na procesor i dokupienie trzech pamięci RAM po 4 GB i władowanie tu dysku SSD, bo tu jest jakiś talerzowy. A i jeszcze dodam, że na tej karcie graficznej wymieniłem pastę, bo pasta była kamień totalny. Zasilacz w środku jest w stanie idealnym, nic tu nie trzeba robić. Powiem szczerze, że tu są porty SATA 2, więc tu SSD, nawet jak go wsadzę, to nie będzie rozwijał pełnych swoich możliwości, będzie ograniczony o połowę, więc... Ale powiem tak, stacja jest pancerna i będzie na lata, dosłownie na lata. A wiecie co jest tu fajne? Jak dołożymy drugą kartę Quadro, to moce się łączą, czyli mamy dwukrotnie większy przyrost wydajności. To jest tajemnica takich stacji Workstation, że jak dołożymy drugą kartę Nvidia Quadro, to przez BIOS one moce ich się łączą, czyli mamy dwukrotnie albo czterokrotnie większą wydajność. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam, Piorun Burza Elektryk.